Nagram jeszcze jeden odcinek i wtedy będę mógł sobie zgrać to wszystko. W celu oczywiście, że renderowania. A byłem? No targets are reachable. Out of the way. Move. Where the hell is Ducheneau? Oh. If you can't find a weakness to exploit, make one. You've secured the cathedral? Oui, monsieur. Good. Tell Sivert, I'll meet him inside. Opportunities everywhere. It's on you to take it. You! Get back here with my keys! Thieves! And if all other plans fail, why not sacrifice yourself for the cause, your life for his, before Altair? That was the Levantine approach. You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Sends a powerful message. I'll do it my way. Whatever you think best, assassin. Zajebiście, że nie widać już tego kutyka. Dobra, czy chat mi wróci? Zlikwiduj Siverta. Podoba mi się. Przywróćcie mi hada, bo ja nawet nie wiem, ile mam HP. Bagusin Skrit. Kurwa, w ogóle, że on na hita mnie ściągnął, nie? Myślę, że przydałoby mi się tutaj te klucze. Tylko tak mi wkurwia fakt, że ja map nie widzę, nic nie widzę. Nie. Będzie ze mną gadał czy nie? Co to za...
See that we're not disturbed. See there. Monsieur Latouche. I'm here to see the king of beggars. Król żebraków. Jakże motyw znany. Nieraz. Doświadczony nowicjusz. Nagrody. Także tych pobocznych głupot ja nie będę robił, naprawdę robimy tylko fabułę i elo. Bo wygląda to po prostu słabo. Pieprzone mikropłatności, mikro inne gówno. Nie, po prostu dziękuję bardzo. Skąd miałem wiedzieć? Chciałem iść robić swoje rzeczy. I nie wyszło. Rzadkie zjawisko zdjęcia okularów. Fabularnie muszę tutaj się udać. Także serię na kanale mam poplanowane. A, jeszcze myślałem, że Most Wanted nie zagrać, ale dobra, na razie może nie będę na ten temat więcej się rozczulał, ale chciałbym trochę tu, trochę tam. Nie wiem, czy zaraz po prostu nie odpalić. The main simulation now. This will throw Abstergo off your trail for a while, but you'll also run into a lot of incomplete and corrupted code. Which probably explains why the people here aren't quite here. Looks like the late 1800s. Maybe another time. Right now, you need to get to the exit portal. I can't see a path through though. See if you can find a route underground. Ej, fajnie wygląda to. Nie mówcie mi, że to jest metro. Metro w 1918 roku.
To ja jestem chyba jakimś... Przecież to jest ponad 100 lat temu. Masakra. Spodziewalibyście się czegoś takiego? Bo ja też nie. Masakra, metro, a w Warszawie dwie nitki. Gro, a tu mi mówisz. Myślałem, szczerze byłem bardzo przekonany, że mamy... Metro. Dawno nie widziałem czegoś podobnego, naprawdę. Metro. Wiecie, nawet po prostu głupi moment, jeśli jest, ale ile to daje fanu. Ale ładnie wygląda rewolucja przemysłowa. Przecież to przypomina bardzo już nawet aktualne czasy. No, uważam, że naprawdę nie skłamałbym. Sama cegła po prostu jak dobrze wygląda. Budują ją. Ale pięknie jest. Statua wolności. Co ja pierdzielę? Jako prezent. Czas przy pierwszej wojny światowej przecież. Czekajcie chwilę. Tak, jeśli jesteście ciekawi, to zmieniałem nazwę odcinka na Statua Wolności. Tak mnie to po prostu podjarało. Woo! I wieża Eiffla też jest. Myślę. No naprawdę godne to wszystko podziwu. A właśnie, no już zaspoilerowałem, ale w przyszłości będziemy mieli styczność też z wspinaniem się na wieżę Eiffla podczas II wojny światowej. Także w sumie to parę lat później, 20 lat.
Skoro tu mieliśmy 18 rok. Och, 7. Co teraz? Sometimes our initiates are trapped in the system, and we have no choice but to send someone like you in to rescue them. In fact, one of our initiates is caught in a Bellapox server right now. If you're not too exhausted, you can re-enter the bridge and rescue him. All right, back to work, initiate. I powróciliśmy do naszej rozgrywki, gdzie nawet nie mamy Hada. Dobra. Czy uda nam się tam wejść w końcu? Bo wcześniej coś po prostu pokrzyżowało nam plany i w końcu zrezygnowałem z tego. Jestem po prostu ciekawy. No bo jednak punkt obserwacyjny w centrum Paryża, no, ujmijmy sobie, że mógłby być, lekko mówiąc, przydatny. Lekko mówiąc. I tu już pierwsze schody. Czy to nie tu było wcale? Tu byłem na pewno przed chwilą, jak zabijałem tego Sivierta, czy jak mu tam było. Mi teraz o coś poważniejszego chodzi. O, właśnie tu, jak się można wdrapać. Tylko jak widzicie, jestem też kasztanem. I nie mam pojęcia, w jaki sposób mogę się tam dostać. Nie no, ja muszę się bezpośrednio wdrapać. To nie jest tak, że od środka mam wejść. Prawda? Orła i karosa żadnego nie mamy. Czy to jest płaska ściana? Naprawdę nie wiem. Poruszanie się tą postacią jest dla mnie straszne. Naprawdę zrobienie czegoś takiego jest takie uciążliwe i trudne. To nie jest Valhalla, że jakieś zapadki tam na górze będą. No dobra, nawet dla jaj, ale spróbujmy. Wiem, że to jest najwyższy obiekt w grze, bo jest. Nie wiem.
Po prostu nie wiem. Dobra, ja muszę naprawdę kończyć, więc z moich założeń, gdzie miałem robić dłuższe odcinki, jak na razie widzę, że gówno wychodzi. No, ale tyle.